Witam Was, codziennikowi widzowie, 18 października. Dziś w książeczce z Biblią na co dzień zostały wybrane słowa, które w tym jesiennym dniu mają zwrócić naszą uwagę na osoby, które często wolimy omijać. W Psalmie 140, w wersecie 13 czytamy: Wiem, że Pan ujmie się za biednym, że ubogim wymierzy sprawiedliwość. A w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 6, wersecie 20 czytamy: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Czy kojarzycie mema z biednym śmieciowym kotkiem? Powstał kilka lat temu i był odpowiedzią na zarzuty, że biedni ludzie za mało pracują, dlatego nie mają pieniędzy. Biały, zadbany i na pewno najedzony kotek za szybą samochodu spogląda na brudnego, wyleniałego kotka grzebiącego w śmietniku i komentuje jego życie słowami: Biedny, śmieciowy kotku, gdybyś tylko wcześniej wstawał, częściej mruczał i dźwigał większe ciężary. Tu można sobie dopowiedzieć, że pewnie dzięki temu mógłby sobie pozwolić na lepsze życie. Ten mem, choć może śmieszy, zmusza nas jednak do refleksji, czy takie stwierdzenie jest prawdziwe. Słyszeliśmy wielokrotnie mityczne opowieści o ludziach, którzy ciężko pracowali, na przykład w garażach domów swoich rodziców, by osiągnąć dzisiejszy sukces. Nie znamy jednak całego kontekstu. Czyimi pieniędzmi opłacali czynsz, części do swoich pomysłów, obiady, rachunki? Udało się im, bo mieli wsparcie rodziców, którzy nie musieli liczyć każdego grosza, których było stać na utrzymanie syna czy córki i pomoc w spełnianiu ich marzeń. Im się udało, kilku procentom spośród całej populacji ludzi na świecie. A co z resztą? Co z ubogimi, biednymi, tymi, którzy stracili dom, pracę, perspektywę i przede wszystkim siłę do ciągłej i nierównej walki? Co z tymi, którzy pracują na kilka etatów, a i tak nie starcza im pieniędzy na opłacenie podstawowych rachunków czy wynajem samodzielnie mieszkania? Dzisiejsze teksty stawiają przed nami pytanie, czy powinniśmy się troszczyć o te osoby? Skoro w psalmie czytamy: Wiem, że Pan ujmie się za biednym, że ubogim wymierzy sprawiedliwość. Skoro Bóg zatroszczy się o biednych i ubogich, to na pewno zrobi to lepiej niż my, ułomni ludzie. Dzięki temu jesteśmy zwolnieni z troski i opieki nad tymi, którym w życiu się aż tak nie powiodło. Czy to prawda? Nie zapomnijmy, że tak jak w życiu, tak i w tekstach biblijnych kontekst pisanych czy wypowiadanych słów jest ważny. Izraelici uważali się za biednych, ponieważ byli w niewoli. Tam cierpieli, oddaleni od swojego kraju. Choć mogli mieć jedzenie, dom nad głową, to poczucie braku swojego kraju, możliwości swobodnego wyrażania swojej wiary, modlitwy, spowodował, że czuli się ubodzy, a więc wyrzuceni na margines społeczny, zapomniani, budzący odrazę i okrutną ocenę. W Bożej miłości szukali pocieszenia i nadziei w tym trudnym okresie. Nie czuli się przez Niego opuszczeni, wręcz przeciwnie, na Niego złożyli całą swoją nadzieję na poprawę życia. W podobnym kontekście myślowym Jezus mówi o szczęściu ubogich w błogosławieństwach. Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Obietnica Jezusa jest dobrą nowiną dla tych biednych, ponieważ inauguruje czas wypełniania się Bożych obietnic. Jezus, wypowiadając te słowa, nie gloryfikuje ubogich, nie namawia nikogo do bycia biednym. Bycie biednym, głodnym i płaczącym wcale nie jest idealnym stanem chrześcijańskim.
Jako chrześcijanie mamy działać na rzecz tych, którym się źle wiedzie. Jezus w swoim błogosławieństwie obiecuje Królestwo Boże również biednym, cierpiącym z powodu ubóstwa. Obiecuje, że w Królestwie Niebieskim doznają radości. To w Królestwie Niebieskim. A co w obecnym czasie, kiedy temperatury na zewnątrz spadają do zera, kiedy nadciąga zima? Jezus mówi o radości w Królestwie Bożym. My jako chrześcijanie żyjący według Jego słów jesteśmy zobowiązani nie tylko na czekanie na to Królestwo, ale też na Jego wypełnienie się tu na ziemi, na niesienie pomocy tym, którym się nie poszczęściło w życiu, tym, którym z jakiegoś powodu powinęła się noga, zostali okrutnie wykorzystani. Pomagając poprzez angażowanie się w akcje pomocowe i dążąc do zmiany systemu, który nie mieli człowieka, zostawiając go samemu sobie, pobijanego, zmęczonego, zniechęconego, a wręcz przeciwnie, wyciąga do niego dłoń i pokazuje różne drogi rozwoju i polepszenia się jego sytuacji. To nie praca ponad nasze siły, aż do wycieńczenia da nam pewność, że nie będziemy stali nad przepaścią ubóstwa, lecz równe i godne traktowanie naszych bliźnich, tak by tego Bożego Królestwa już teraz mogli doznać na tej ziemi. Niech dzisiejsze wersety z Biblią na co dzień zwrócą naszą uwagę na tych, którzy cierpią biedę. Nie oceniajmy jak kotek zza szyby wypasionej fury, lecz starajmy się zrozumieć i z chrześcijańską troską błogosławić, a więc rozsiewać radość wśród ubogich. Amen.